Wyzwanie dotyczące digitalizacji procesów, głównie ubezpieczeniowych z mojego podwórka, jest bardzo dużym wyzwaniem w chwili obecnej. Na początku pandemii wyraźnie było widać, jak zakłady ubezpieczeń, jak pośrednicy przechodzili na pracę zdalną, jak angażowali procesy zdalne, jak organizowali pracę zdalną do tego, żeby zachować ciągłość obsługi. Więc uważam, że w naszej branży digitalizacja procesów ubezpieczeniowych jest bardzo dużym wyzwaniem. Uważam, że powinna być nałożona duża inwestycja w tym kierunku do tego, aby zdalnie móc obsługiwać klientów, prowadzić administrację, likwidować szkody, jak również zawierać ubezpieczenia.